Chiny są często wymieniane na tym kanale ze względu na swoje technologiczne osiągnięcia. Dzisiejszy dzień nie jest wyjątkiem. Kraj, który jest największym konsumentem energii na świecie, wprowadza innowacje, aby zaspokoić potrzeby swojej populacji. Po ogromnych inwestycjach w rozwój farm wiatrowych, niesamowite ponadgabarytowe turbiny wiatrowe przyciągnęły ostatnio uwagę całego świata. Przesuwając granice technologii, te turbiny wiatrowe ucieleśniają determinację Chin, aby sprostać wyzwaniom środowiskowym i energetycznym kraju. Być może zastanawiasz się jednak, jaki jest sens stworzenia tak dużych turbin wiatrowych. Cóż, tym lepiej, ponieważ w tym filmie wyjaśniamy wszystko na temat tych niesamowitych, ponadgabarytowych turbin wiatrowych. Usiądź wygodnie i zapraszamy na kolejny odcinek na kanale ATech. Od kilku lat kraje zaangażowane są w technologiczną bitwę o opracowanie największej i najpotężniejszej turbiny wiatrowej. Trzy behemoty to duński Vestas, niemiecki Siemens i francuski General Electric Renewable Energy. Jednak na początku 2023 roku świat dowiaduje się, że Chiny zbudują największą turbinę wiatrową na świecie. Co więcej, kraj ten ma już długi związek z ponadgabarytowymi turbinami wiatrowymi. Nazwana 16 MW, prace rozpoczęły się w lutym 2023 roku i zostały zakończone w sierpniu. Jest to morska turbina wiatrowa, oznacza to, że znajduje się u wybrzeży, a nie w głębi lądu. Celem jest lepsze wykorzystanie energii wiatru i wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą turbiny i generatora elektrycznego. Ogólnie rzecz biorąc, w tego typu projektach wykorzystywane są turbiny o mocy 10 MW. Turbina o mocy 16 MW została opracowana przez China State Shipbuilding Corporation. Jest to jeden z dwóch głównych chińskich państwowych konglomeratów stoczniowych, wraz z China Shipbuilding Industry Corporation. Chiński rząd przeznaczył 800 milionów euro na jej budowę i wdrożenie. Powstaje on na farmie wiatrowej zlokalizowanej blisko 30 km od wybrzeża prowincji Fujian w południowo-wschodniej części państwa środka na wodach Morza Chińskiego. Zostanie ona zainstalowana przez chińską platformę instalacyjną turbin wiatrowych Baihetan. Nowa turbina wiatrowa będzie miała wirniki, które mogą omiotać powierzchnię 50 tysięcy m2, co odpowiada powierzchni 7 standardowych boisk piłkarskich. Z łopatami o średnicy 252 metrów będzie miała 146 metrów wysokości, ale jej wspaniałą cechą jest to, że będzie w stanie wyprodukować 34,2 kW energii na wieżę, czyli 66 GW energii rocznie. Ale dlaczego turbiny wiatrowe są tak duże? Cóż, ponieważ im większe, tym lepsze. Większe turbiny mogą generować znacznie większą moc, podczas gdy koszty ich produkcji i instalacji nie rosną proporcjonalnie. Co więcej, jest to prawdziwa korzyść ekologiczna. Dla przykładu, sama turbina o mocy 16 MW będzie w stanie zasilić 250 tysięcy domów. W sumie pozwoli to zaoszczędzić 500 tysięcy ton węgla i 1,6 miliona ton związanych z tym emisją rocznie. Ten nowy rekord zostanie jednak wkrótce pobity. Spółka zależna China State Shipbuilding Corporation twierdzi, że opracowała gondolę i piasty wirnika dla turbiny wiatrowej o mocy 18 MW, która sama mogłaby zasilać 40 tysięcy domów rocznie. Model o mocy 20 MW również może użyć światło dzienne. Nawiasem mówiąc, we wrześniu 2023 roku, wkrótce po zakończeniu instalacji, pobił światowy rekord produkcji energii podczas przejścia tajfunu Haikui. Wyprodukował 384,1 MWh w ciągu jednego dnia, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez ponad 80 osób. Niewiarygodne, prawda? Liczby te są znacznie wyższe niż w przypadku francuskich lądowych turbin wiatrowych, które produkują średnio 2 MWh dziennie. Chiny mają tę przewagę, że są bardzo dużym krajem, co pozwala im na wykorzystanie kombinacji elektrowni słonecznych, wodnych i morskich farm wiatrowych w celu odejścia od węgla, który napędzał ich wzrost przez kilka dziesięcioleci. Jednak oprócz zwrócenia się ku odnawialnym źródłom energii, inną ambicją państwa środka jest znacznie obniżenie cen energii elektrycznej wytwarzanej przez wiatr. Dzięki tej ogromnej turbinie wiatrowej, Chiny po raz kolejny demonstrują swoje ambicje w sektorze energii odnawialnej. Nie powinniśmy również zapomnieć, że projekt ten jest częścią znaczącego przeglądu dostaw energii w kraju. Chiński rząd chce osiągnąć neutralność węglową do 2060 roku. Jest to bardzo ambitny cel, który, jeśli użyje się odpowiednich kroków, czyli na przykład transformacja energii, może się powieść. Jednak nadal jest bardzo wiele zewnętrznych czynników, które mogą utrudnić cały ten proces. Czy uda się temu osiągnąć? Dowiesz się dalej, oglądając ten odcinek na ATech. Podobnie jak wiele innych krajów, Chiny stawiają na energię odnawialną. Chiny są krajem o największej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej przez wiatr, a także o największej zainstalowanej mocy energii wiatrowej. Chiński rząd dąży do osiągnięcia 1000 GW, czyli 17% zapotrzebowania na energię elektryczną do 2050 roku. Turbiny wiatrowe są szeroko promowane ze względu na ich zdolność do wytwarzania energii w dzień i w nocy, a także dlatego, że mogą być instalowane na wodach terytorialnych, gdzie wiatry są silniejsze. Co więcej, wyścig w kierunku ponadwymiarowych turbin wiatrowych nie jest bezcelowy. Zysk energetyczny jest więcej niż proporcjonalny. Wirnik większy o zaledwie 19% pozwala wyprodukować o 45% więcej energii elektrycznej. Oznacza to mniej turbin wiatrowych dla tej samej mocy wyjściowej, co oznacza niższe koszty instalacji i konserwacji.
Według Nature Energy gigantyczne turbiny wiatrowe mogą obniżyć ceny morskiej energii wiatrowej o 37% do 49% do 2050 roku. Energia wiatrowa w Chinach staje się coraz bardziej znacząca. W rzeczywistości do 2021 roku energia wiatrowa dostarczała 7,7 chińskiej produkcji energii elektrycznej przy bardzo wysokim tempie wzrostu. Produkcja ta wzrosła o 40,6% w 2021 roku i o 16,3% w 2022. Również w 2022 roku według Energy Institute Chiny będą wiodącym na świecie producentem energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru z 36,2% globalnej produkcji, wyprzedzając Stany Zjednoczone z 20,9%. Chiny są również liderem na rynku lądowych i morskim turbin wiatrowych, odpowiadając odpowiednio za 47,3% oraz 57,6% energii elektrycznej wytwarzanej przez wiatr. W 2015 roku 5 z 10 największych producentów na świecie było Chińczykami, w tym światowy lider Goldwind. Należy jednak zauważyć, że choć Chiny masowo inwestują w odnawialne źródła energii, węgiel pozostaje głównym źródłem chińskiego wzrostu i nadal jest wykorzystywany w astronomicznych ilościach, co pokazuje sprzeczności dokonywane przez chiński rząd. Na przykład w 2020 roku raport wydany przez Global Energy Monitor i Center for Research of Energy and Clean Air wyjaśnił, że państwo środka planuje zwiększyć moce produkcyjne elektrowni węglowych. Jednak kilka miesięcy później prezydent Xi Jinping ogłosił, że jego kraj chce osiągnąć neutralność węglową do 2060 roku. Cóż, zbieżność decyzji, ale zobaczymy, jaka będzie finalna. Ale nie tylko Chiny są zainteresowane ponadwymiarowymi turbinami wiatrowymi. Chińska turbina wiatrowa o mocy 16 GW jest największa na świecie, ale tuż za nią znajduje się Haliade X. Zostanie ona zainstalowana przez General Electric w porcie w Rotterdamie w Holandii w 2019 roku. Turbina ma wirnik o średnicy 220 metrów, dwukrotnie dłuższy od boiska piłkarskiego i rozciąga się na 260 metrów od podstawy do czubków łopat. To 3 razy więcej niż wysokość Statuły Wolności. Umożliwia to generowanie 12 MW energii elektrycznej, co wystarcza do zasilania 16 tysięcy europejskich domów. I choć kraj ten nie posiada już największej turbiny wiatrowej na świecie, pod koniec września 2023 roku Holandia zainaugurowała największą na świecie morską farmę wiatrową. Farma o mocy 1,5 GW składa się ze 139 turbin wiatrowych, każda o mocy 11 MW i wysokości 226 metrów, zainstalowanych w odległości od 18 do 36 km od wybrzeża Amsterdamu. Jeśli chodzi o Francję, dzięki swojej przestrzeni morskiej kraj ten ma ogromny potencjał w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Jest on jednak wykorzystywany w niewielkim stopniu. Szkoda, prawda? Ale wszystko ma się zmienić. Wiele projektów jest w trakcie realizacji. Na przykład mają powstać 4 pływające farmy, a także 7 morskich farm wiatrowych, nad którymi prace rozpoczęły się w 2022 roku i mają zostać zakończone w obecnym. Będzie to bardzo przełomowy krok dla energii we Francji. Turbiny wiatrowe są coraz bardziej popularnym źródłem energii odnawialnej na całym świecie ze względu na ich zdolność do wytwarzania czystej energii elektrycznej. Ponadwymiarowe turbiny wiatrowe w Chinach otwierają nowe możliwości w zakresie energii odnawialnej i technologii wiatrowej. Łącząc innowacje technologiczne i redukcję emisji dwutlenku węgla, Chiny położyły podwaliny pod bardziej zrównoważoną przyszłość. Ale podczas gdy Chiny mogą wyprzedzać konkurencję, Europa również demonstruje swoje postępy i chęć dążenia do bardziej ekologicznego świata. Czy to w Chinach, Wielkiej Brytanii czy we Francji, liczba turbin wiatrowych stale rośnie, pokazując nam, że energia wiatrowa ma przed sobą świetlaną przyszłość. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na Tech.